Dotyczy ona wspólnej promocji festiwalu Przystanek Łódzka i marki Lubuskie. Witam panią wicemarszałek Elżbietę Polak i prezesa Zarządu Fundacji Dekarnictwa Świątecznej Pomocy pana Jerzego Owsianka. Oddaję głos sygnatariuszom listu. O komentarz poproszę panią wicemarszałek Elżbietę Polak. Dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie witam pana prezesa Jurka Owsiaka w Zielonej Górze w regionie lubuskim. No trzeba powiedzieć, że Woodstock lubi Lubuskie, a może to właśnie województwo lubuskie warte jest Woodstocku, bo my jesteśmy młodym województwem. I bardzo się cieszymy, że państwo chcą z nami współpracować, bo byliśmy ten list intencyjny podpisać z datą 14 lat temu wstecz. Ponieważ od 14 lat jesteśmy tutaj, co jest zresztą opowiedziane bardzo pięknie i chciałbym to pani zostawić na pani ręce. To jest ta książka, która powstała, a więc cała historia najpiękniejszego festiwalu świata, cała historia, którą razem z Jankiem Skaradzińskim ujęliśmy w tej oto książce. I to jest po prostu piękna opowieść o tym, że można coś zrobić razem, bo państwo nam bardzo pomagacie. W tym roku otrzymaliśmy od państwa sumę 60 tysięcy złotych. Pamiętacie, że festiwal jest finansowany z pieniędzy, które musimy zdobywać. Momentami jest to bardzo trudna i ciężka walka, ponieważ my robimy wszystko, żeby w Polsce wszyscy wiedzieli o tym festiwalu. Ale też nam bardzo zależy, żebyście państwo mogli się pokazywać na tym festiwalu. Już od dawna namawiamy was, żeby pokazać i region, i lubuskie, i pokazać wasze miasta. Ludzie przyjeżdżają z całej Polski. Często potem pytają nas, co tu jeszcze można obejrzeć, gdzie można pojechać. A Zielona Góra, bardzo piękne miasto. Ja tylko powiem, że tak, ja pani zostawiłem książkę, a ja od pani marszałek dostałem zielonogórskie wino.